Krótko stronek, to dzisiaj sobie zagramy w kolejny odcinek z tej gry, czyli GTA 4, nagrywkowe standardowo, tak jak teraz robię. Więc będę teraz trochę czytał czatu, polecam oglądać. I tak, Ariel Kleinera sobie zainstaluj. Ariel, mówię ci, nowa wersja GTA 4 nie przyjmuje Kleinera. To po pierwsze, przerabiają tego Kleinera, albo ja jeszcze nie wiem, czy jest. I nie, nawet jeśli będę, nie będę sobie respił nawet, jeśli go będę miał. Potem przejść tę misję za zlecenie dawcą, bo potem robię osiągnięcie. Okej, to przejdę tę misję. Dobra, chuj wie co trzeba zrobić, bo ja nie patrzyłem. Pozdrawiam Tedzika. Jeśli jest rzadkie osiągnięcie za przejście wszystkich misji z zlecenie, to chyba w tym odcinku będziemy sobie zlecenie dawcy robić. Dostałem MB5 i kamizelka. Jak daleko jest mój cel? Nie jest cel jakiś daleko, więc sobie podjedziemy. Dobra, bierzemy sobie moją limuzynę. Oczywiście polecam oglądać te live'y też nagrywkowe, ponieważ niektóre misje będą tylko na live'ach nagrywkowych, a zapisu nie będzie. Na przykład jedną misję przed chwilą robiłem bez live'a, i tyle. Wiem, Hansko, wszystkie przejdę, spoko. Nie wiem ile ich jest, ale spróbuję wszystkie przejść. Dobra, jedziemy. Od razu mówię, panie tapy, że nie będę czytał wszystkich tego, wszystkich tych komentarzy. Nie mam kraka, mam na Steamie kupione. Mam wszystkie dodatki. Bo dostałem za to, że miałem problemy z uruchomieniem GTA 4 przez ich błąd. Bo potem update'cie spierdolili jedną rzecz, nie dało się gry uruchomić. Potem update'cie z Rockstarem. Zatrzymaj konwój. A co to za problem? Ja go mogę zastrzelić od razu, czy muszę go zatrzymać w obrotku? Muszę zastrzelić. O kurde, jak na nas kurwa! Kurwa, nie strzelać do mnie! O shit, ale jebło! Zaraz mi auto padnie. Nie spodziewałem się, że ta misja będzie przebiegać. Ile GTA 4 kosztuje na Steamie, to sobie kupię. Chyba około 70-80 zeta, nie? Ale nie wiem, czy nie ma teraz spadku, tego nie jest w stanie. Teraz mi auto się rozjebie. Teraz robiłem grę. Ale ja tym nie ucieknę raczej. Jak się zmienia broń? Kółe! Nie, samo kół. Dobra. Samo kół się zmienia. Ale uciekamy. A gdzie jest jakaś misja? Tutaj jest kolejna misja zleceniodawcy. Dowiem dzisiaj tego zleceniodawcy tylko. Morderstwo na zlecenie, taki będzie tytuł odcinka pewnie. Lecimy do kolejnego. Polecam fajta, działa podobnie jak GTA S.A. Tak, wiem, ale on jest dużo ciężej go znaleźć niż GTA S.A. Ekonomiczna jazda. Ekonomika, no. Siema Nipek, witam cię. Dobra, teraz zobaczymy, co tym razem trzeba zrobić. Uh,
Dosłownie, Ariel, powiem ci, że z tego powodu kupiłem GTA 4, ale byłem bardzo zawiedziony w tym grą, dlatego że nie dało się jej odpalić, było mega ciężko. A przyszła taka farc, że akurat kiedy kupiłem GTA 4, dwa dni później GTA 5 było za darmo na Epiku. Ja mam GTA 5 na Epiku. I mam dwie gry. Więc mam GTA 4, GTA 5, tylko nie nagrywam GTA 5 z powodu problemów z nim i ciągle walczę i je próbuję naprawić. Ale próbuję zrobić tak, aby ta gra miała jakiś sens do nagrywania. Bo aktualnie to by było tak, że co chwilę bym miał cięcia, żeby mi się gra odlagowała, nie? Mi się najbardziej podobają zniszczenia w GTA 4. Dlatego go kupiłem to. Dobra. Przeciwnicy wykonują transakcji, pozbądź się ich. Kurwa, rozjebać wszystkich. Ile wy możecie mieć HP, kurwa? Dobra, uciekać. Dobra, oni się za nimi zajęli. Super. Dobra, gdzie jest kolejna misja? Wracamy i robimy jeszcze raz. Ile tych misji jest? Nie mam pojęcia, ale na zawsze pierwszą wiedzieć to bardzo chętnie. Zawsze brońki są za film, tylko wkładę tej kamizelki. A ja kamizelkę dostaję przecież, a to luz. Tak, no tych interiorów jest mega dużo, no tylko nie ma samolotu w GTA 4, to według mnie ubolewa, nie ma też czołgu. Jest tylko w dodatku The Ballad of Gay Tony, jest APC. To nie jest czołg, ale to jest pojazd opancerzony. To jest taki jak ten, jak ta wodne działko policyjne w GTA San Andreas. To jest to samo. I lecimy do kolejnego zlecenia. Dobra. Degradacja przemysłowa. Robimy dzisiaj... Farmimy na tym odcinku. To jest zleceniodawcy. Mam nadzieję, że skończę już teraz. Bo ja zrobiłem chyba już wcześniej jeszcze trochę nic porobiłem od niego. Trzy cele? Mało, pewnie będzie ciężko. Wiesz co, powiem ci, Ariel, że nie grałem dużo w GTA 5, ale grałem, Buraczek grał najwięcej, bo on sobie bardziej pykał GTA 5 i zajmuje się naprawą bardziej tego niż grą. On u mnie sobie trochę pograł i szczerze mówiąc, z tego co ja patrzyłem, według mnie też, ponieważ policja w GTA 4 potrafi ci spitować, potrafi zablokować ci drogę, potrafi idealnie wjechać ci w bok, żebyś wpierdolił się jakiś znak, a w GTA 5 nie widziałem tego, ale w San Andreas to policja to wszystko robiła, aby cię zapierdolić, nie? Czy ja zawsze będę przygotowany, pan? Ale no ogólnie też mi uważam, że GTA 4 jest grą aktualnie przeważnie. Uważam, że GTA 4 jest grą dobrą. GTA 5 nie będę oceniał, bo nie grałem więcej niż 20 minut w to. Bez bawienia się plikami po prostu. Albo bawienia się grafiką czy coś. Po prostu nie grałem więcej, więc nie chcę się wypowiadać na temat tego. Jeśli chodzi o policję. A to luz, San Andreas też tak było. Jedziesz sobie na motorze i cię podziałem pierdala, abyś tylko zginął. GTA 4 to policja będzie, jak ty staniesz, to im też staną, nie?
Aha, czyli niektórzy wysiądą, niektórzy staną i tyle. Ja zlikwidować trzy cele, nie? Z tego co kojarzę. I za do podłączenia tego. Ej, kurwa, to taki przypał trochę, miałem trzy cele zniszczyć, nie? Kurwa. Gdzie on mi się był? Dostał heada, powinien zginąć. Uważam, że zginął. Tu coś siedzi. To jest ktoś. Nie żyje? Padł. Dobrze. Tym bardziej policja GTA 5 jest taka, że jakby jest to długa. O kurwa! To nie dostrzeli. Jak co nie, to wszystko na odpierdol robią. A to. Trzeba tutaj się spodziewać. Oni tu zeszli mi na dół. Oni tu idą do mnie. Jak się kłócało? Kurwa. Tak za. Oni do mnie idą. Oni to pasuje, jak do mnie idą. Kurwa, jaki snajper z niego. Nie da się kłócać? Serio? W GTA 5 nie da się kłócać? Ten celownik GTA 5 mi się bardzo nie podobał. To jest taka malutka kropeczka, ja mi się strasznie podobała. Dobra, chyba coś na niego wyjść, nie? Ja bym wziął sobie jakiś karabinek, żeby mieć. Żeby ich zapierdolić na ludzie. Gość padnięty. Najwyżej nic. Nikogo chyba nie ma. Ktoś tutaj do mnie strzela. No, on leży. Kto tu do mnie strzela? I to na... Co jest kurwa? Ale oni do mnie ze snajpy walą. Skąd ty do mnie? Dobra, widzę cię. Skurwiel. Dobra. Dobra. Powiem ci, Ariel, że według mnie GTA 4 to jest gra, na którą chcieli zrobić bardzo dobrze, ale im zabrakło czasu. Tak mi się naprawdę wydaje w wyglądzie. To jest gra bardzo dopracowana, ale tak jakby zabrakło im czasu na skończenie. Gdzie ty kurwa HP jesteś? On na tym siedzi, na samej górze. Gdzie ty tam kurwa jesteś? Jakby na tym siedział, nie? A gdzie? Naprawdę muszę się tam kurwa wdrapywać, żeby go zajebać? A nie mogę tutaj sobie. Załatwę strzelanie? Nie wiem, no buraczek się wysypał na drugiej misji, więc... To jest kurwiel. On snajpy wali. No ty kurwiszanie, o on parł. Dobra, jak patro.
Ja mogę dać jakieś wtórnie wiedzie, ale to już było minęło. No. Dobrze. Jeszcze mam misję. Ile on tych misji będzie miał? Walony. A szczerze mówiąc, to była taka na spokojnie misja. To trzeba, nie można było lecieć na pałę, trzeba było na spokojnie wszystkich rozstrzelać. Mi się wydaje, że mi poszło dobrze. Uważam, że mi poszło dobrze. Straciłem trochę HP, ale no, według mnie poszło dobrze. Nie wiem jak wam. Jak uważacie? Poszło mi dobrze, czy słabo jak na tą misję? Może coś napisać w komentarzach. Oczywiście, pod filmem. O, jest w ogóle taka sprawa, bo ja musiałem zmienić tego, ja musiałem zmienić intro, bo ja będę dopiero od poniedziałku, ci z live'ów będą widzieć, na tym odcinku pewnie też będzie, musiałem zmienić intro z powodu praw autorskich. Ja tam do nich na góry na Hama wlazłem, ale to by ci więcej chyba czasu zajęło, nie? Ja wolałem to na spokojnie zrobić. Zeptaj perki na spokojnie, tylko no ammo do niej, to jest słabe. A kupowanie broni to jest tak bez sensu tej grze. Według mnie. Lepiej sobie w bitwie zdobyć jakieś. Nie wiem, pojedziemy limuzyną. A nie ze snajpy. Co kto woli? Ja wolę wszystko na spokojnie zrobić, niż na pałę lecieć. Do tego w San Andreas ginąłem często. Haczyk, żyłka i ciężarek. Brzmi to dość ciekawie. No, coś mi się wydaje tak jest. On nie ma sprawy. Zaraz się zrobi. Znowu MP5, a będzie coś za tym strzelania pewnie, albo złodzi. Wszystko jest tak w retro, w GTA 4 mi to pasuje. No szkoda tylko, że jak zmienia pogody na... Znaczy, dodatek Debat of Gritony jest taki bardzo smutny, dlatego że ja tam, jak na trainera zmienić pogodę na bardzo słoneczną, to zawsze pogoda się zmieni na taką jak teraz, tylko że bez deszczu. Nawet nie wiem, czy nie bardziej szarą. To jest problem dodatków i w ogóle mam taką zamiar ciekawą rzecz zrobić, bo trochę spierdoliłem tym Green Hillem. To nie dlatego, że zwaliłem jakiś odcinek, tylko że w ogóle to zacząłem. Ponieważ właśnie... teraz będę kończył GTA 4, a jeszcze mam właśnie tą współpracę z PSMV2 u Timkiego i ODGT. I no jeśli chciałem zakończyć szybciej GTA 4, niż się rozpocznie serwer. Albo Green Hill'a zakończyć szybciej, ale Green Hill'a nie zakończy za chuja szybciej. Crafta to jeszcze na pewno nie zakończę, bo zanim ja to skończę, to też będzie długo. No i będę musiał to zakończyć. I właśnie problem z tym Green Hill'em taki, że nie spodziewałem się, że będę miał współpracę i no, teraz muszę na szybko coś zakończyć. Dlatego raczej odcinek z GTA 4 będzie najwięcej odcinków. Z Glicka będzie najmniej i z Minecrafta będzie na. Ale nie wiem, czy nie zrobię sobie trzy odcinki w jednym tygodniu i tego i... trzy odcinki z GTA 4 z jeden z Glicka i pewnie jeden z Minecrafta, nawet nie wiem, czy tak nie zrobię. O, znowu jedziemy po Sultana, a to bardzo miło. A ty nie miałeś kończenia z MTA? Kłamca. Dobra, wyjaśnię ci to już poza odcinkiem, jak to miało wyglądać, więc zostań, bo zaraz i tak będę kończył po tej misji, czyli odcinek. I wyjaśnię ci, o co mi chodziło. Ty masz jakąś rangę u Timkiego? Nie mam żadnej rangi u Timkiego. Jedyne co mam to...
fajnie. O kurwa. No. Chyba was cycy kurwa spędzą. Nie mogę w ten sposób tego robić? One shot, one kill, mi się podoba. Wycelowane. Teraz to nie GTA, Sergio Hitman. Dokładnie, Hitman normalnie. O, o i to jest pogoda kurwa z dodatku, z The Bailout of Getony. Identyczna. Szara, smutna i ponura, dobra. Takim akcentem ja zakończę ten odcinek, więc...